Bogdan Saturnus, witam Państwa bardzo serdecznie z Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tutaj w hali w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiaj wieczór mocnych wrażeń, coś dla miłośników boksu zawodowego, gala boksu zawodowego Babylon Promotion organizowana przez Tomasza Babilońskiego. Już za chwilę rozpocznie się w Nowym Dworze Mazowieckim. A ze mną organizator Tomasz Babiloński. Witam Ciebie, Tomku. Tomku, trzeci raz gościsz w Nowym Dworze Mazowieckim ze swoją galą. Dlaczego to miejsce właśnie wybierasz? No dość często. Z góry chciałem podziękować na samym wstępie panu burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu, który jest miłośnikiem boksu zawodowego i gościmy trzeci raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, że będziemy tutaj wracać. Jest atmosfera, jest świetnie rozwijający się klub amatorski i chcemy kontynuować tutaj gale bokserskie w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiaj 7 walk zawodowych zobaczą kibice w Nowym Dworze Mazowieckim. Ta 7 jest walką wieczoru. Ismail Tebojew, Ingusz kontra Daniel Urbański. To będzie klasyczny rewanż. W październiku obaj spotkali się już w ringu i wówczas po bardzo wyrównanym pojedynku, ale też po kontrowersyjnym werdykcie wygrał Urbański. Tak, ja obiecałem tutaj teamowi Urbańskiemu, również Lewandowskiemu po tej walce, bo taki niesmak został. Dużo osób mówiło, że jednak powinien być werdykt w drugim stronę. Moim zdaniem powinien być remis, powiedzmy moim zdaniem. I obiecałem to Tobojewowi. Daniel Urbański też czuł się niesmaczony tymi informacjami, że on przegrał, a wygrał, więc dlaczego nie i organizujemy ten rewanż. To jeszcze króciutko, kto dzisiaj faworytem walki wieczoru, twoim zdaniem? Ja bym tutaj na faworyta nie chciał stawiać, ja stawiam na dobry boks, na dobre wydarzenie sportowe i dlatego ten rewanż też po części zgodziliśmy. Czekamy zatem na ten rewanż z niecierpliwością, ale najpierw inne walki. Już za chwilę oddamy głos naszym komentatorom. Już za chwilę początek gali boksu zawodowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zapraszamy widzów TVP Warszawa. Zostańcie z nami, a my już przenosimy się na stanowisko naszych komentatorów. Z Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie organizowana jest trzecia tegoroczna gala grupy Babylon Promotions. Witają Państwa Tomasz Kutkowski i Piotr Momot. Przed nami dzisiaj kilka walk zawodowych, także boks amatorski. W głównym wydarzeniu wieczoru Ismail Tebojew zmierzy się po raz drugi z Danielem Urbańskim, ale na początek boks amatorski, dwóch pięściarzy, których Tomek chyba Ty znasz dosyć dobrze. Miałeś okazję z nimi sparować, boksować. Jacek Głowacki kontra Patryk Brzeski. Ja się spodziewam mocnych ciosów, być może nokautu, a z perspektywy człowieka, który zna ich z ringowego doświadczenia, czego ty się spodziewasz? Tak naprawdę to wszystko zależy od przygotowania. Jacek Głowacki nie jest zawodnikiem tak aktywnym jak za czasów, gdy boksowaliśmy, gdy ja miałem okazję boksować właśnie przeciwko niemu. Teraz zajmuje się boksem bardziej rekreacyjnie, natomiast Patryk wraca tak jakby do większego boksu po przerwie. Dlatego zobaczymy wszystko. To wszystko zależy od przygotowania do konkretnej walki. Za chwilę początek tego pojedynku. To jest walka w kategorii super ciężkiej, tak więc powinny być duże emocje. Patryk Brzeski to jest aktualny srebrny medalista Mistrzostw Polski kategorii super ciężkiej. Jacek Głowacki, reprezentant Bukowiny Wałcz, brat Krzysztofa Głowackiego, który teraz coraz wyżej w światowych rankingach tego boksu już zawodowego. Jacek Głowacki w przeszłości zdobywał brąz, Patryk Brzeski srebro, obaj w kategorii super ciężkiej boksowali, tak więc emocji powinno być dosyć dużo. Patryk Brzeski to jest lokalny zawodnik, pięściarz klubu Champion Nowy Dwór Mazowiecki. Za chwilę początek tego pojedynku. Sędzia Paweł Skrzecz. Tomek, tobie dobrze znany, twój wieloletni szkoleniowiec. Zgadza się, trener Skrzecz teraz między linami jako sędzia. Zobaczymy, co nam pokaże pierwsza runda. Przede wszystkim będziemy mogli ocenić przygotowanie zawodników. Zapraszam. Zobaczymy, jak podejdą do tej walki, czy tempo będzie narzucone dosyć duże, czy spokojnie. Czas, proszę. Jacek jest troszeczkę starszym i bardziej doświadczonym zawodnikiem. Właśnie myślę, że on będzie raczej spokojniej boksował. Patryk raczej młodszy, więc troszkę bardziej narwany. No właśnie. Zaczął właśnie troszeczkę bardziej agresywnie. A czy po tych sparingach, walkach swoich bezpośrednich z oboma mógłbyś wskazać, kto byłby tutaj twoim faworytem takim osobistym w tej walce? No tak jak mówiłem, ja z Jackiem ostatni raz do czynienia miałem na Mistrzostwach Polski kilka lat temu, więc od tamtej pory nigdy nie boksowałem z nim, nie miałem też okazji go oglądać, więc to zależy, najwięcej zależy od tego, jak dobrze jest przygotowany.
Patryk jest boksującym zawodnikiem. Ostatnio walczył na gali boksu amatorskiego w Kielcach. Teraz też sparuje. Jest bardziej aktywnym pięściarzem, więc wszystko wskazuje na to, że jest po prostu lepiej przygotowany i już lokuje mocne ciosy. Tak, widać, że w tej pierwszej lewym sierpem. Trochę zardzewiały wyszedł Jacek Głowacki do tego pojedynku, no ale jeszcze ma kilka minut, aby się rozkręcić. W narożniku Jacka Głowackiego jest jego brat Krzysztof, coraz wyżej notowany w światowych rankingach. Niedawno zdobył pas WBO Intercontinental kategorii junior ciężkiej w boksie zawodowym. W listopadzie prawdopodobnie jego kolejny profesjonalny pojedynek. Tomek, kategoria super ciężka to chyba była twoja kategoria w czasach amatorskich, chociaż taka chyba trochę wymuszona. Tak, ale to był tylko krótki epizod. Właściwie wystoczyłem walki na dwóch turniejach plus turniej sztama w kategorii super ciężkiej, ważąc 90 kg, więc troszeczkę musiałem dopijać, aby przekroczyć limit 91 kg. A w ringu jednak obserwujemy agresywną postawę Patryka Brzeskiego. Cały czas przed do przodu, zadaje więcej ciosów. Jacek jakby troszeczkę spokojniej, troszeczkę zardzewiały. No i Patryk Brzeski póki co korzysta z tego, że lepiej wszedł w ten pojedynek, szybciej złapał swój rytm i tak pierwszy trafił i poszedł za ciosem. Ciosy w zwarciu, trzymanie i ciosy, tak, sędzia Skrzecz zwraca uwagę zawodnikom. Tak, sędzia Skrzecz to jest człowiek, który lubi przede wszystkim rywalizację fair. Przeszło 2000 pojedynków przesędziowanych w boksie amatorskim, także jest to pewne doświadczenie. Tak, jest to dobre doświadczenie. Patryk Brzeski cały czas atakuje, jednak zostawia troszeczkę nogi za sobą i nie ma tego, nie atakuje w jedną linią, nie skraca dystansu podejściem nogami, tylko stara się dosięgnąć Jacka Głowackiego samymi ciosami, a przez to traci pozycję i po dwóch ciosach już praktycznie musi ratować się klinczem. Tak, ale póki co Jacek nie wykorzystuje tego jego błędu. Próbuje ciosami sierpowymi z defensywy bić, ale póki co nieskutecznie, chociaż teraz sam zainkasował mocny prawy z dołu. I koniec rundy. Rundy chyba bez wątpienia dla Patryka Brzeskiego. Tak, zdecydowanie. Był bardziej aktywny, zadał więcej ciosów celnych. Jacek na to wszystko brakuje mu tak jakby odejścia na ten pierwszy atak, bo po pierwszych dwóch, trzech ciosach Patryk Brzeski stoi wyprostowany przed nim. Gdyby Jacek znalazł miejsce, to znaczy odsunął się do tyłu bądź w bok, mógłby wtedy kontrować, jednak on zostaje w miejscu. Widać brak tej świeżości, takiego ciągłego boksowania. To wszystko wychodzi, jednak ring weryfikuje wszystko. I na razie zobaczymy, jak będzie u Patryka Brzeskiego z kondycją, bo zaczął dosyć agresywnie. Zobaczymy, jak dwie następne rundy, to jeszcze 6 minut boksowania, także wiele się może wydarzyć. Tak, teraz brat Krzysztof udziela Jackowi jakiś porad. On na pewno z jego ringową aktywnością dużo lepiej by ten pojedynek rozwiązał, nawet jeśli by ważył mniej niż 90 kg. Krzysztof jest obdarzony bardzo mocnym uderzeniem, nawet jak na zawodnika ważącego mniej niż 90 kg, także fizycznie nie sądzę, by odstawał od któregokolwiek. No i teraz zdecydowanie bardziej aktywna postawa Głowackiego w drugim starciu, chociaż już zainkasował kilka ciosów z prawej ręki od Brzeskiego. A Brzeski chyba czuje swoją przewagę fizyczną. Teraz mocno trafiony Jacek Głowacki odwrócił się. I jest liczenie. Lewą rękę zostawił opuszczoną nisko, przez prawy prosty. No i zobaczymy, czy teraz wrzuci się na Głowackiego Brzeski. No. Bardzo mocno odczuł ten cios z prawej ręki. Pięściarz zwalcza. Poczekaj, po kiwce. Odpowiada narożnik Brzeskiego, aby poczekał, nie rzucał się na Głowackiego tak raptownie, chociaż... Pierwsze ostrzeżenie za uderzenie nasadą rękawicy. Tak więc punktacja się wyrównała po knockdownie. Kolejne mocne ciosy spadają na głowę Głowackiego. Dużo dynamiczniejszy jest Patryk Brzeski i wykorzystuje to właśnie z drugie liczenie. Tak, widać. Niestety Jackowi brakuje takiej świeżości, po prostu obycia z ringiem, widać, że przerwa z ringiem Jacek na co dzień wykonuje zawód policjanta, nie zawsze są te czasy na regularne treningi, zatem
to wszystko, tak jak powiedziałeś, ring weryfikuje. Można stoczyć jedną walkę amatorską, chociaż w kategorii super ciężkiej nie jest to chyba ryzykowne. Ryzykowna rozrywka, tak. Na pewno można w bardziej bezpieczny sposób spędzać wolny czas. Kolejne ciosy sierpowe przy oderwaniu od zwarcia, doprowadzone do celu przez Patryka Brzeskiego. Jacek Głowacki zawsze powtarzał o sobie, mówiąc, że lubi się bić. Dzisiaj mam wrażenie, że jednak tej bójki chciałby unikać, bo Patryk Brzeski jest po prostu zawodnikiem silniejszym, świeższym, lepiej skoncentrowanym. Brakuje troszeczkę pracy nóg, w zasadzie u jednego Jackowi brakuje pracy nóg do tyłu, żeby przepuścić te ataki Patryka. Patrykowi troszeczkę brakuje, gdy już trafi, to żeby zrobić ten pół kroczku do tyłu albo zwolnić akcję i wtedy w drugie tempo zaatakować, bo jeżeli cały czas jednostajnie idzie do przodu, to tak jak teraz właśnie skraca dystans za bardzo, nie ma miejsca, żeby blokować mocne ciosy. W zwarciu też traci dużo siły, zupełnie potrzebne. Tak, ale bardzo statycznym celem jest dzisiaj Jacek Głowacki. Tak, kompletnie tak. Nie wykorzystuje pracy nóg, stoi w miejscu. No i dlatego liczenie. Też kolejne liczenie. Bardzo łatwo Patrykowi Brzyskiemu lokować kolejne ciosy. Tak naprawdę nawet jeśli opuszcza głowę nisko, wyprowadza ciosy sierpowe gdzieś tam na górę, to ma pewność, że to dojdzie do celu. I to jest zakończenie tego pojedynku. Tak więc przed czasem Patryk Brzeski pokonuje Jacka Głowackiego. No spodziewałem się zdecydowanie bardziej wyrównanego pojedynku, muszę przyznać. To wszystko weryfikuje ring, przygotowanie. Przede wszystkim widać brak ciągłości startowej u Jacka Głowackiego. Tam brakowało świeżości, odejścia nóg, pracy nóg. Także. Brak obycia z ringiem robi swoje, jednak Jacek Głowacki to nie jest pięściarz, który regularnie startuje, który boksuje trochę hobbystycznie, tak naprawdę traktuje to jako dodatek do swojego życia, jako pasję, no ale w starciu z aktualnym srebrnym medalistą Mistrzostw Polski jednak... To było za mało. Braki wychodzą, tak. Formalności stało się zadość. Patryk Brzeski wygrywa z Jackiem Głowackim przed czasem, a my wracamy po krótkiej przerwie. Za nami pierwsza walka gali boksu zawodowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Patryk Brzeski z czempiona Nowy Dwór Mazowiecki. Patryk, zrobiłeś to, co do ciebie należało. Wygrałeś przed własną publicznością. Spodziewałeś się, że może być tak łatwo przed czasem? Nie liczyłem na wygraną przed czasem. Chciałem poboksować 3 rundy, no ale wyszło jak wyszło. Cieszę się z tego bardzo elegancko. Pierwsza runda, można powiedzieć, taka rozpoznawcza, a w drugiej ruszyłeś do ataku. Trzykrotnie był liczony twój rywal. Taki był plan właśnie? Tak, z zalecenia trenera wykonałem to, co mi kazał. Podskutkowało, wszystko dobrze. Zwycięstwo pewne, zdecydowane, ale z pewnością też sprawia ci to satysfakcję, że wygrałeś tutaj u siebie, można powiedzieć, w domu. Tak, już chyba piąty raz, szósty boksuję u siebie. Wygrałem wszystkie 6 meczy. Bardzo dobrze mi się tu boksuje przed własną publicznością. No i żeby tak dalej mi szło, będzie dobrze. Patryk, na razie dobrze ta przebiega twoja przygoda z boksem. Jesteś aktualnym wicemistrzem Polski seniorów, mimo że jeszcze jesteś młodzieżowcem. O tobie się mówi, wielka nadzieja polskiego boksu właśnie w tej wadze super ciężkiej. Jak ty do tego podchodzisz? No trenuję cały czas, nie uważam się za jakąś gwiazdę czy coś. Jestem, można powiedzieć, skromnym chłopakiem. No i trenuję, zobaczymy jak będzie. No. Sezonu jeszcze nie kończysz, bo przed tobą Mistrzostwa Polski w twojej kategorii wiekowej. No i tam celem oczywiście złoto. Tak, tak. Jadę po złoto, trenuję mocno. Muszę wygrać. Ta gala boksu w Nowym Dworze Mazowieckim, jak myślisz, może wpłynąć na to, że boks, póki co jeszcze amatorski, będzie bardziej popularny? No, miejmy nadzieję taką, że tak będzie. Że będzie się wszystko rozwijać w dobrym kierunku. Myślisz o przejściu na zawodowstwo, czy to jeszcze za wcześnie? No, na razie nie są jakieś dobre propozycji, ale na pewno bym chciał spróbować zawodowstwa. Jeszcze króciutko, co poza boksem, Patryk? Uczę się w liceum i trenuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Patryk Brzeski, zwycięzca pierwszej walki. Świetnie rozpoczął galę boksu zawodowego, bokser, czempiona Nowy Dwór Mazowiecki. My już przenosimy się do naszych komentatorów. Czas na kolejne walki.